taka postawa wobec niebezpieczeństwa, która charakteryzuje się dzielnością. Strach jest przeciągnięty w życiu człowieka dzisiaj. Strach został nam dany przez Boga w jednym celu, aby zabezpieczał nas przed błędnymi posunięciami w życiu. Na przykład przed tym, żeby wyskoczyć z drugiego piętra na beton. Ale w wyniku działania grzechu na ziemi zdrowe zabezpieczenia w człowieku zwane strachem zamieniły się w lęk. Lęk to jest niekontrolowany strach. To jest nieuzasadniony strach. I czym jest odwaga? Odwaga nie jest brakiem tego lęku. Odwaga jest przeciwdziałaniem lękowi. Odwaga to umiejętność przezwyciężenia lęku. Na każdym odcinku. A więc odwaga to nie jest nie bań się. Nie ma człowieka, który się nie boi. To jest taka w ogóle informacja dla nas wszystkich. Każdy człowiek się boi. Żeby człowiek się nie bał, to by musiał nie mieć mózgu i układu nerwowego. Ponieważ odczucia, nawet te negatywne odczucia lękowe, przychodzą do każdego człowieka. Zarówno te zdrowe odczucia strachu pod tytułem nie wbije sobie noża w oko, tak? Jak również te chore odczucia lękowe, które są tym negatywnym stanem emocjonalnym związanym z takim nieracjonalnym przewidywaniem negatywnych rzeczy, takich złych rzeczy. Te wszystkie rzeczy, one przychodzą do człowieka. Czyli ludzie się boją zasadniczo. Istnieje pewna taka demoniczna warownia. Nazywa się ona warownia antyspołeczna, która powoduje, że istnieje i jest taka grupa ludzi do tego stopnia zdemonizowana, że zasadniczo się nie boi. To znaczy do końca to tak nie jest, bo oni nie boją się dokonywać czynów, na przykład nie boją się napaść na bank. Ale napadają na bank z uwagi na to, że się boją żyć inaczej. Rozumiecie? Bo to są też takie powody. Ja rozmawiałem z wieloma przestępcami, którzy mieli naprawdę socjopatyczne, bardzo silne zaburzenia socjopatyczne i ludzie nie bali się czynów, na przykład nie bali się kogoś zabić. Nie bali się zakopać zwłok, potem nie bali się tego, nie? Ale pytanie, dlaczego zabili? No zabili, bo się bali. Nie bali się zabić, tak? Ale zabili, bo się bali. Jest to takie, więc jednak, nawet jeżeli ktoś jest socjopatą, ktoś jest psychopatą, to ten człowiek tak czy inaczej odczuwa jakieś formy lękowe. A więc nie ma takiego organizmu, do którego nie przychodzi lęk. Ale czym jest odwaga? Odwaga to jest działanie mimo lęku. Mimo. A więc my, chrześcijanie, nie musimy się przejmować tym, że lęk przychodzi do nas. I nie musimy się tym frustrować. I nie musimy mówić, o kurczę, Bóg jest ze mną, a znowu odczuwam lęk. To, że odczuwasz lęk, to jest nic dziwnego. Powiem ci więcej. Im bardziej będziesz szerzyć Królestwo Boże, tym bardziej lęk będzie odczuwany. Im bardziej będziesz podejmował wyzwania życiowe, tym bardziej lęk będzie cię opresjonował. Ale im bardziej cię będzie opresjonował lęk, tym bardziej musisz odważnie występować przeciwko lękowi. Stąd temat odwagi. A więc odwaga to nie jest brak lęku.
Odwaga to jest działanie miłe. Przeczytajmy 5 Mojżeszową 31:6. 5 Mojżeszowa 31:6. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżycie przed nimi, gdyż Pan, Bóg Twój, sam pójdzie z Tobą, nie porzuci Cię i nie opuści. Przyjaciele, żeby iść za Bogiem, trzeba być odważnym człowiekiem. Jeżeli nie będziesz odważny, nie będziesz się za Bogiem. Jeżeli nie będziesz odważny, to wycofasz się. I możesz mieć głowę nabitą informacjami, ale bez stosowania odwagi wycofasz się. Jeszcze raz mówię, to nie jest grzech się bać. Grzechem jest pozostać w lęku, pozwolić lękowi, aby lęk wszedł i zapanował nad Twoim życiem. Nie przejmuj się tym, że przychodzą stany lękowe, ale zacznij odważnie występować przeciwko nim. Boża moc, przyjaciele, działa tylko przez odważnie. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna informacja. Boża moc działa tylko przez odważnych, nie przez tych, do których lęk nie przychodzi. Ja często odczuwam organiczny lęk. On przychodzi do mojego ciała, atakuje moją psychikę. Ale mimo tego ja działam i uwalniana jest Boża moc. Jestem po prostu, ja jestem odważnym człowiekiem, ale nie jestem człowiekiem pozbawionym opresji lękowej. I nie trzeba się spinać, że przychodzi lęk, o, jak przed lęk, to widocznie tam nie ma Pana. Wbrew, bo właśnie odwrotnie. Przyszedł lęk, aha, w porządku, to czas na przeciwstawienie się lękowi. Skoro jest lęk, to odwaga, tak, właśnie ma wkroczyć do gry. Właśnie odwaga ma teraz wkroczyć. Odwaga ci jest niepotrzebna, jak ty się nie boisz. Po co ci odwaga, jak ty się nie boisz? W ogóle odwaga nie ma miejsca, jak ty się nie boisz. Tak samo jak się nie nosi grubego kożucha, jakiegoś grubego futra, jeżeli jest ciepło na dworze, w jakim celu to robić, prawda? Nie ma żadnego powodu, żeby to robić. Żadnego powodu. Natomiast kiedy jest zimno, to się ubieramy. I kiedy przychodzi lęk, to my musimy zastosować odwagę. Zrozumcie, nie stosujemy odwagi w innym miejscu, bo ona w ogóle jest niepotrzebna do niczego. Jedynym powodem, przez który, za pomocą którego, dzięki któremu możemy być odważni, jest fakt, że Bóg jest z nami. Ten werset pokazuje bardzo ważną kwestię. Zobaczmy. Przeczytajmy go jeszcze raz. 5 Mojżeszowa 31:6. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się, nie drżycie przed nimi, gdyż... Czyli z jakiego powodu, mówi, z jakiego powodu macie nie drżyć przed nimi? Z jakiego powodu macie się przeciwstawić temu? Z jakiego powodu? Gdyż Pan Bóg Twój sam pójdzie z Tobą. Nie porzucicie im. Z jakiego miejsca wychodzi odwaga? Patrz, przychodzi lęk do twojego życia. I teraz, co ty robisz? Jak ty reagujesz? Po pierwsze, tak? Nie neguję, że ten lęk przyszedł. W ogóle nie spinasz się. O, przyszedł, no to przyszedł. No tak, przyszedł. No to boję się. Czuję, że się boję. W porządku, tak? Do tej pory uciekałem przed tym odczuciem, teraz nie uciekam przed tym odczuciem. Okej, okay, w porządku. Ale teraz co? Bóg jest ze mną. Pierwsza myśl. Bóg jest ze mną. W związku z tym, że Bóg jest ze mną, że nie zostawi mnie, nie opuści, to ja teraz przeciwstawię się temu lękowi. Co zrobię? Zrobię coś, co lęk mówi, żebym nie robił. Jak lęk do mnie mówi, ty nie pójdziesz tam głosić, tak? To teraz ja na podstawie tego, że Bóg jest ze mną, pójdę tam głosić. Jeżeli lęk do mnie mówi, ty nie zrobisz tej rzeczy, nie poszerzysz się w tej dziedzinie, tak? To teraz co ja zrobię? Zupełnie coś przeciwnego niż mówi lęk. To jest odwaga. Chcę wam powiedzieć, że tu nie ma środków przeciwbólowych. Czyli będąc odważnym, będziesz odczuwał silny dyskomfort. Rozumiecie? Ludzie odważni.
odważni to nie są ludzie, którzy są pozbawieni dyskomfortów. Oni odczuwają bardzo mocne dyskomforty. Czemu? Ponieważ przeciwstawiają się, jakby siłują się, tak? Z lękiem. Tak? A lęk jest okropny. Wiecie, jaki jest lęk? Czuć go od góry do dołu. Wchodzi do twojego życia, człowieku, jak uzurpator. A więc odwaga opiera się na tym, że wiesz, iż Bóg jest z tobą. Na czym się opiera odwaga? Na tym, że wiesz, że Bóg jest z tobą. A więc to jest bardzo ważne. Proklamacja, ustawiczna proklamacja, że Bóg jest z nami. Ja jestem człowiekiem proklamacji, ustawicznej proklamacji. Boże, uwielbiam Cię, że jesteś ze mną. Cały czas jesteś ze mną. Nie zostawisz mnie i opuścić. 24 godziny na dobę. Boże, uwielbiam Cię, że dzisiaj jesteś ze mną. Tak, wstałem właśnie, teraz wstałeś razem ze mną. Hallelujah. Bóg jest ze mną. Mój język jest moim przyjacielem. Rozumiecie? Mój język nie jest moim wrogiem. A więc, jeżeli nie wykonujesz odważnych posunięć, to nie masz w pełni pojęcia o tym, że Bóg jest z tobą. Podobaj, dopiero w sytuacjach przeciwstawiania się lękowi, tak, twoja świadomość zaczyna się, tego, że Bóg jest z tobą, zaczyna się rozwijać krok po kroku. A więc, jeżeli chcesz, i tutaj jest odpowiedź dla, być może dla niektórych z was, jeżeli chcesz większej, głębszej relacji z Bogiem, tak, zależy ci na tym, to dokonuj odważnych ruchów na podstawie prostej świadomości, że Bóg jest z tobą. A więc rozumiesz to. Przychodzi lęk, napiera na ciebie, tak? Ty na podstawie tego, że wiesz, że Bóg jest z tobą, działasz kontra temu, co lęk ci proponuje i pieczesz dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, wchodzisz w tą rzecz, w którą lęk chciałby, abyś nie wszedł. A po drugie, twoja relacja z Bogiem rośnie automatycznie. Każdy akt odwagi spowoduje, że staniesz się człowiekiem będącym bliżej Boga. A więc tak naprawdę każdy atak lęku działa na twoją korzyść. Zobacz. Mamy diabła w ręku. Stąd te teksty Jakuba i Piotra. Cieszcie się, gdy prześladowani jesteście. Z czego tu się, kurczę, cieszyć? Żadna tu radość. Ale jeżeli ty rozumiesz ten mechanizm, czyli kiedy przychodzi do ciebie lęk, to przestajesz trząść portkami i tylko mówisz, ok, przyszedłeś, to zapracujesz teraz na mnie. Zapracujesz na mnie. Ty podły duchu. Ty podły duchu. Ja teraz przeciwstawiwszy się tobie, nie tylko osiągnę to, do czego chciałeś mnie zniechęcić, ale jeszcze zbliżę się do mojego Boga. A więc odwaga doprowadza do tego, że diabeł dostaje dwa razy. Uderzasz raz, a dostaje dwa razy. Stąd te teksty Boga. Bądź mężny i dzielny. Nie bój się, nie lęk. Rozumiecie? Za Bogiem można iść tylko w odwadze. W ogóle nie wierzcie w herezję, że Bóg jakoś cię tam bez tej odwagi wniesie. On cię zawsze sprowadzi do miejsca odwagi, bo to nie ma innego wyjścia. Ciągle będziesz musiał reagować odwagą. Ciągle. Jak się buduje odwagę? Zapiszcie sobie Księgę Jozuego 1, od 1 do 10. Jak budujemy odwagę, bo ją można zbudować? Pierwsza rzecz, wersety od 1 do 5. Wersety od 1 do 5. Po pierwsze to jest wiara w Boże zapewnienie. A więc my rozbudowujemy wiarę w Boże zapewnienie. Jeżeli Bóg Cię o czymś zapewnił, to teraz twoim obowiązkiem jest być człowiekiem, który ustawicznie będzie to wyznawał. Będziesz o tym myślał i to wyznawał. Jak mi Bóg coś obiecał, to ja teraz stanę się fanatykiem tego zjawiska. Jeśli on powiedział do mnie na przykład, w swoim słowie, że potomstwo sprawiedliwych nie będzie zapomniane. Takie coś. Czyli moje potomstwo. Czyli moje dzieci. Na przykład, nie?
nie będą zapomniane. To teraz co ja robię? Ja ogłaszam te prawdy, wyznaję te prawdy, tak? I w wyniku tego powstaje we mnie pewien wzorzec. Jakiś silny wzorzec. I teraz tak, coś się dzieje z moimi dziećmi na przykład. Jakiś problem dotyka moich dzieci. Ja już mam w sobie tak silny wzorzec obietnicy Bożej, tak? Że kiedy zderzam się z tym problemem, tak? To ten problem w ogóle mnie nie rujnuje. W ogóle. A więc moja odwaga została zbudowana. A więc pierwszy element budowania odwagi. Wiara w Boże zapewnienia. Drugi. Werset szósty. Decyzja o męstwie. Wiecie, o co chodzi z męstwem? Czyli z wewnętrzną siłą do działania. Chodzi o to, że musimy zdecydować, że jesteśmy mężni. To nie jest tak, że my się poczujemy mężni. Że my się poczujemy wielkimi wojownikami. Ty się w ogóle nie musisz poczuć wielkim wojownikiem. Ty musisz zdecydować, że jesteś wielkim wojownikiem i zacząć tą rzecz wyznawać. Tak? A więc po pierwsze wiara w Boże zapewnienie, po drugie decyzja o męstwie. Po trzecie, werset siódmy. Wierne poruszanie się w Bożych zasadach. A więc ja muszę być wierny w poruszaniu się w Bożych zasadach. Zaznaczam w poruszaniu się. Odwaga wymaga ruchu. Trudno na przykład, masz jakieś pieniądze. I teraz masz mnóstwo koncepcji wobec tych pieniędzy. Możesz te pieniądze spożytkować. Możesz je schować. Rozumiesz? Ale możesz je zainwestować. Bardzo kuszące jest spożytkowanie tych pieniędzy. Spożytkujesz te pieniądze, będziesz miał przyjemności, będzie dobrze. Poczujesz się lepiej. Rozumiesz? Poczujesz się lepiej. Kuszącą też propozycją jest to, aby je schować. Jak je schowamy, no to one się do czegoś nam przydadzą. Może pojawi się coś takiego, na co one będą nam potrzebne. Trzecia koncepcja jest najmniej przyjazna. Zainwestować te pieniądze. Inwestycja polega na tym, że muszę zaryzykować. Też muszę zacząć wtedy pracować, czyli współpracować z tą inwestycją. Jest to, kurczę, kłopotliwe, bo nie dosyć, że nie spożytkuję tych pieniędzy, tak? To jeszcze się muszę nachodzić przy tym interesie. Ale to ta trzecia propozycja naszego umysłu, tak? Ona przyniesie nam sukces finansowy. Ale co z tym jest związane? Ruch! Wierne poruszanie się w Bożych zasadach. Zobaczcie, on do niego mówi tak, na którejkolwiek części ziemi Jozue stanie twoja stopa, to tą ziemię tobie oddam. Zobaczcie, co on do niego powiedział? Że jeżeli twoja stopa stanie, to ja ci ją oddam. On nie powiedział takiej rzeczy, oddam ci tą ziemię, a potem postaw Jozue swoją stopę. Czy na nim wymógł ruch. Bóg wymaga ruchu. Odwaga, budowanie odwagi jest związane, tak, z ryzykownymi ruchami. W różnych dziedzinach. I czwarta rzecz, werset ósmy, ustawiczne trwanie w Bożej obecności i przyjmowanie Bożych objawień. Czyli ja trwam teraz. Ja trwam w Bożej obecności. Trwam. A więc co robię? Wierzę w Boże zapewnienie, decyduję o tym, że jestem mężny i dzielny, wierny zaczynam się poruszać w Bożych zasadach i ustawicznie trwam w Bożej obecności. Tak się buduje odwagę. To jest profil budowy odwagi. Tak ona powstaje. Zapiszę sobie jeszcze drugą Mojżeszową, 14-13. To, czego wymaga odwaga, to wytrwałość. Wiecie, w odwadze musimy być wytrwali, musimy ją trenować, musimy ją stosować. Nie bądźmy takimi ludźmi, którzy myślą, że on po prostu przeciwstawię się jakiejś formie lęku, a potem szybciutko będę chciał wrócić do swojego ciepłego łóżka. Nie. Weź sobie obejrzyj, zacznij oglądać swoje życie w kategoriach
jednak w kategoriach jakiegoś takiego pola walki, jednak. Mimo, że jesteśmy synami pokoju, że nie jesteśmy synami wojny, to życie, czyli ta ziemia, na której tutaj funkcjonujemy, ona jest jakimś polem walki. I czy tobie się to podoba, czy tobie się to nie podoba, to ty jesteś częścią tego konfliktu. Ciągle jakiś konflikt jest wokół nas, zauważyliście? Ciągle się coś konfliktuje w ogóle, cały czas! Czy jest lepiej, czy jest gorzej, to jest jakiś konflikt ciągle. Jak nie taki, to inny. Ja czasami się zastanawiam, mówię, Boże, czy będzie taki czas w moim życiu, w którym będę miał z górki? Bo mam pod górkę, czasem się zdarza tak, że mam, płasko. I w ogóle ja to teraz zobaczę, że jak mam tak płasko, że jak to idę sobie tak po prostu prosto, to ja to uważam za największe okresy odpocznienia mojego. Jak idę prosto. A potem znowu. W ogóle jakoś tak. I kiedyś to się zastanawiałem, że tak musi być. I wiecie, i zrozumiałem, że to tak jest w ogóle. Dlaczego? No my jesteśmy w czasie konfliktu. Jeden konflikt się kończy, drugi się zaczyna. Czyli jedne lęki przestają nas atakować, bo już je opanowaliśmy, przyjdą następne. I znowu trzeba stosować co? Odwagę. A więc musimy zrozumieć, że odwaga jest mega potrzebna do funkcjonowania każdego dnia. Nie dziwmy się temu, zatem, że Bóg mówi, bądź mężny i dzielny. Nie bój się i nie lęknij. Czemu on to powtarza? Setki razy w Biblii to mówi. Setki razy. Setki razy. I on mówi, a ja jestem z tobą. Boże, Boże, jak mam to udać? No buduj na tych moich zapewnieniach. No buduj na tym, na tym, że masz świadomość bycia mężem. Buduj na tym. I zacznij w tym trwać. Trwaj w tym. Wytrwałość jest bardzo ważna. Bądźmy wytrwali w odwadze. Nie módlmy się, Boże, niech to się już skończy, niech to się już skończy. Nie, w ogóle przestańcie się modlić w ten sposób. Nie módlcie się, niech to się skończy, niech nareszcie się to skończy, niech już wyjdę na prosto, niech to czytam. No nie, wiesz, co się, jak się modlę? Boże, pomóż mi być mężnym i wiernym. Boże, pomóż mi być odważnym. Wiecie, zobaczcie, musimy zmienić system myślowy. Nie, Panie, już niech to się skończy. Nie. Przestań tak. Wiecie, pamiętacie, jak jest taki moment, kiedy tam zamykają Piotra do puchy w ogóle i oni się modlą. I Piotr wychodzi. Jakoś Piotr, ja już nie pamiętam, coś on wychodzi z tego więzienia i on tam się w ogóle modlą. I tam jest, i oni się tak modlą. A, nie, prześladowania się zaczęły. Zaczęły się prześladowania. I oni nie modlą się, Panie, niech one się skończą. To jest w ogóle ciekawa rzecz, nie? Tylko oni w ogóle stają w grupie i mówią tak, Panie, pomóż nam, abyśmy odważnie, tak, zwiastowali Słowo Boże. Czyli, a w ogóle nie skończą, wiecie, bo zaczynają się silne prześladowania, a oni nie mówią, Panie, niech prześladowania ustaną, tylko oni, bo oni wiedzą, co oni wiedzą, wiecie, co oni wiedzą? Że prześladowania nie ustaną. Rozumiecie, o czym jest mowa? Bo Jezus powiedział, prześladowania mieć będziecie. No to ty się nie możesz dzisiaj modlić, żeby prześladowanie ustało. Bo to jakby nie leży w gestii Boga. Bo żyjemy na... Jakby ci to powiedzieć, to jest tak, jakbyś poszedł na basen, tak? Wlazł do wody, tak? I modlił się teraz, żeby być suchy. Słuchaj, ty siedzisz w basenie. Rozumiesz, o co chodzi? Ty jesteś, ty tu funkcjonujesz. To jest mokra woda, która cię otacza. Ok? To nie módl się tak, bo to jest głupie. Bo będziesz tylko sfrustrowany niewysłuchaną modlitwą. Rozumiesz? Wiecie, że żadna modlitwa wiary nie pomoże. Tak? Takiego czegoś nie ma. Modlitwa zgody też nie pomoże. Mogłoby tam siedzieć 30 bardzo wierzących ludzi w basenie. Ale nadal będą mokrzy. Żyjemy na nieprzyjaznej nam ziemi. My nie jesteśmy z ziemi, my nie pochodzimy z ziemi, my pochodzimy z nieba. Ziemia nie jest nam przyjazna. Dlaczego uważacie, że ludzie mają być dla nas mili na przykład? Albo skąd taki pomysł? W ogóle dlaczego? Czemu mają w ogóle nas akceptować? Czy ty w ogóle jesteś kosmitą? Ty w ogóle
ogóle gadasz o kosmicznych rzeczach. Ty w ogóle gadasz o jakimś Jezusie, który umarł w ogóle na jakimś krzyżu 2000 lat temu, okej? Okay? Że zmartwychwstał. Ty w ogóle proponujesz ludziom, że ich pouzdrawiasz, że ich pouwalniasz. Ty w ogóle proponujesz ludziom, że im demony z nich wypędzisz. Ty proponujesz ludziom, że ich babkę wskrzesisz. Rozumiesz, co to chodzi? Ty w ogóle... Posłuchaj, to ty robisz. Ty. Człowieku, to, rozumiesz, to ty robisz całkowicie przeciwną naturze rzecz. Ty mówisz do nich, żeby oni się opamiętali, żeby oddali życie Jezusowi. No, rozumiesz? Czyli ty cały czas, jakbyś pluł temu światu w twarz. Ty przeszkadzasz temu światu. Ty, kurczę, przeszkadzasz temu światu. Bo ty mówisz przeciwne rzeczy, niż oni chcą robić i żyć. Więc teraz moje pytanie. Z jakiej przyczyny ten świat miałby być twoim przyjacielem? Już z takiej czysto logicznej przyczyny, ja bym się nie chciał przyjaźnić z kimś, kto na przykład dojeżdża moje życie ustawicznie. Rozumiesz? Patrz, świat się nie chce z tobą przyjaźnić, więc żyjesz na nieprzyjaznej ziemi, a więc na tej nieprzyjaznej ziemi będziesz odczuwał szereg opresji. I wszystko to, co na tej szkole przez ten ostatni rok mówiliśmy, to jest związane z tym, że będzie to opresjonowane w twoim życiu. I ty musisz odważnie występować przeciwko tym opresją. I musisz być wytrwały w tej odwadze. Rozumieć, że nigdy się nie skończą, tak? Nigdy się nie skończy potrzeba bycia odważnym. Nigdy. Nigdy się nie skończy potrzeba bycia odważnym. Strach i lęk. Ten chory strach i lęk budują wiele warowni pod naszymi stopami. I to tylko i wyłącznie za pomocą odwagi my jesteśmy w stanie te rzeczy pokonać. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj mogli modlić się, pomodlić się na końcu, wiecie, o odwagę. Żebyśmy mogli to zrobić. Słowo Boże mówi w 6 rozdziale listu do Efezjan, w 20 wersecie. Paweł się modli w ten sposób. Aby Bóg mu pomógł głosić Ewangelię z odwagą. On się modli. On się modli o to, żeby Bóg pomógł mu być odważnym człowiekiem na tej ziemi. Wiecie? On tak się modli, aby pomóż, aby odważnie funkcjonował jako twój człowiek. Wstań, proszę. Ojcze, ja dziękuję ci za cały ten rok, za to, że my mogliśmy przyjmować te rzeczy tutaj, że one mogły być mówione, że one będą służyły też wielu, wielu ludziom. Ojcze, my modlimy się teraz, abyśmy zbudowali w naszym życiu potężną odwagę, Ojcze. Aby te wszystkie sprawy, które mówiliśmy w tym roku, Ojcze, były wprowadzane do naszego życia krok po kroku, bez względu na to, jak będą opresjonowane, Ojcze. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, aby Twoja święta odwaga, która jest w naszym duchu zdeponowana, była uwalniana do naszych emocji, do naszych myśli, do naszych decyzji, do naszych wszelkich działań, do naszych ciał. Ojcze, my określamy siebie jako ludzi odważnych. My określamy siebie, że jesteśmy mężni i dzielni i my, Ojcze, w tej odwadze, Ojcze, będziemy szli do przodu i będziemy wprowadzali te rzeczy, które włożyłeś do naszego serca. Ojcze, i my mamy tylko tą odwagę. My nic więcej nie mamy, Ojcze. I dziękuję ci, że kiedy my będziemy odważni, Ojcze, to ty wykonasz resztę. To ty wykonasz resztę. A my po prostu będziemy odważni. My po prostu nie wycofamy się, a ty wykonasz resztę. I twoja potężna moc będzie się uwalniała do każdej dziedziny naszego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.